2016 roku diametralnie zmienią się normy ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i dlatego konieczne okazało się zbudowanie w krakowskiej elektrociepłowni specjalnych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, co łączy się z powstaniem nowego komina o wysokości 120 metrów, o połowę niższego od dotychczasowych. Komin ten jest elementem instalacji odsiarczania, która wychwytuje ze spalin tlenki siarki, bardzo szkodliwe dla środowiska, i zamienia je w procesie technologicznym w bardzo nieszkodliwy i popularny materiał budowlany, jakim jest gips. Dzięki nowo wybudowanym instalacjom już od przyszłego roku kilkukrotnie zmniejszą się emisje do atmosfery pyłów, tlenków siarki i tlenków azotu. Podobne instalacje jak w Krakowie powstają również w innych oddziałów EDF-u w Polsce, m.in. w Gdańsku, we Wrocławiu i w Rybniku. Chociaż na razie w krajobrazie Krakowa pojawił się nowy, dodatkowy komin, to mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich mieszkańców. Już w połowie 2017 roku zniknie jeden z tych wysokich, ponad 200-metrowych kominów, który zostanie rozebrany. Austro-węgierska twierdza Kraków. Fort 49¼ Grembałów, a właściwie jego tradytor. Przede mną znajduje się fragment zbioru korespondencji z czasów Wielkiej Wojny od żołnierza z frontu, pochodzącego zresztą z Krakowa, Władysława Wawro, do swojej narzeczonej, a później żony Jadwigi Zechtling, która mieszkała w Krakowie na ulicy Grodzkiej 11. Ten zbiór w całości liczy około 100 listów i są to wyłącznie listy pisane od żołnierza do jego narzeczonej. Wymagają one historycznego opracowania i na pewno jeszcze będzie można doszukać się wielu ciekawostek historycznych, a na dodatek sprecyzować losy wojenne Władysława. Droga ma kochana, jedyna Januszko. Czekam z niecierpliwością na wiadomości od ciebie. Krótki czas spędzony z tobą jest jakby snem dla mnie, który pod każdym względem wpłynął dodatnio na poszarpane nerwy. Największą troską była kuchnia, bo się na niej nic specjalnego nie fasowało. O jakiejś sałacie mowy nie było. Kawałek zaś mięsa nie wystarczył. W całej wsi zostało kilku starych chłopów. O wrażeniach pierwszej bitwy nie będę pisał, bo się każdy bał szrapneli i granatów, które spadają jak jastrząb. Każdy, słysząc świst pobliski, który wyje zolalala w powietrzu, kładzie się na ziemię i z trwogą czeka, gdzie spadnie, modląc się w duszy gorąco.
Pewnie w tych dniach będzie tu ogromna burza. Jak z niej wyjdę, nie wiem. Może ten list dostaniesz, a mnie już nie będzie na tym naszym świecie. Jeśli bym zginął, to moi koledzy doniosą ci. O to poproszę ich.